Witam Was w kolejnym z odcinków. No niestety, jak widzicie na ekranie, nie będzie dźwięku. Udało mi się jedynie uratować nagrania w takiej formie, jak są. Ponieważ wszystkie nagrania, co miałem na karcie pamięci, po glebie, którą zobaczycie na samym końcu, no niestety tam za dużo nie będzie widać, bo kamerka się otomała. Wszystkie nagrania na karcie się spowolniły. Braknęło dźwięku, brakło dźwięku, jak i stabilizacja się troszeczkę popsuła. Dlatego no niestety na tyle, na ile widzicie na ekranie, udało mi się to odratować. Stabilizację zrobiłem w programie, a filmik ogólnie udało mi się do normalnego tempa przyspieszyć. Chociaż nie ukrywam, troszeczkę było zabawy, było takie troszeczkę niestandardowe, to było spowolnienie. Cóż, no. Będziecie słyszeć od czasu do czasu mój komentarz, a tak to będzie w tyle lecieć muzyka, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba taka forma i nie będzie fali hejtu. Bo chciałem dla Was dodać ten filmik, no jak z dźwiękiem. Zapraszam do Pinbike Ridera, on tam dodał z kamerki z wyścigu, więc będziecie mogli sobie oglądać. Tutaj ustawiliśmy się już na linii startu i czekamy na start. Ostatnie ustalenia, sprawdzanie listy obecności i będziemy się szykować do startu. Sesja zdjęciowa. Cóż, plan na dzisiejszy wyścig był taki, żeby na początku zająć dobrą pozycję, a następnie utrzymać ją, po prostu jechać równym tempem.
ta z obecności jest sprawdzana, czy wszyscy są na linii startowej, czy kogoś nie brakuje. Niestety mój braciak nie startuje z nami ze względu tego, że zaraz przed wyścigiem złapał kapcia na przednim kole, no i nie udało mu się to naprawić na czas. Stawiam tutaj kopek w górnym martwym punkcie, żeby udało mi się odpalić za pierwszym strzałem. No, według mnie każdego pita, nawet mniejszą pojemność, jest właśnie najłatwiej odpalić z takiej pozycji kopka. Jak widzieliście, nie udało mi się wystartować w czołówce, nie ryzykowałem, nie startowałem, nie odpalałem z biegu ze sprzęgła, lecz w ostateczności udało mi się wywalczyć czwartą pozycję na prostym. Więc gonimy czołówkę. Niestety jechałem bez buzera, ponieważ brat zapomniał mi go spakować i w tym momencie odczułem to na klatce piersiowej. Dostawałem tutaj ostro kamieniami. No i już tutaj po prostu nie mogłem wytrzymać z bólu, musiałem odpuścić. No i tutaj resztę trasy już będzie z górki. Ten odcinek był bardzo wymagający ze względu takiego, że chwila nieuwagi mogłaby się zakończyć przyleceniem przez kierownicę. Małe kółka na tych zawodach niestety nie spisywały się za dobrze. You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regress. I've become a little stronger now. A little stronger now.
Myślałem, że Pit Bike Ridera wyprzedzę, lecz mi zajechał drogę. Trasa, nie ukrywajmy, ogólnie jest wąska. O, tutaj zauważyłem szczelinę i udało mi się go wyprzedzić. Trasa jest bardzo wąska w niektórych miejscach, gdzie normalnie jest ogólnie prawie, że niemożliwością kogoś wyprzedzić. Jak i przy wyprzedzaniu trzeba było zachować dużą ostrożność. Jak widzicie, odcinek z górki. Tu już przymierzałem się, jak kolegę wyprzedzić, ponieważ osiągałem o wiele większe prędkości z górki. I w tym momencie właśnie udarłem się, kolega mnie usłyszał i zrobił mi miejsce, żebym mógł koło niego przemyknąć. Jak widać, z górki mi nawet to szło i nadrabiałem straty. Chociaż moje czasy, które wykręcałem, chowają się do czasów pierwszego. Kamienie naprawdę były duże jak na nasze koła przy pitbajkach. Lecz nie ukrywam, pojeździłbym tu z kolegami z tydzień, wtedy by naprawdę opracowaliśmy odpowiedni styl jazdy. I'm gonna try.
completion was craving. You love it, you hate it. Kolejna przeszkoda, mianowicie jak tu kolegę wyprzedzić, ale udało mi się znaleźć dziurę i się prześlizgnęłem. Gonimy drugiego. Jak na razie idzie mi bardzo dobrze. Zbliżam się do drugiego. Nawet dość dobrą prędkością, lecz niestety był problem z wyprzedzeniem. Kolega mnie zauważył i w podziękowaniach dostałem ostry grat kamieni, gdzie musiałem niestety odpuścić. Honey, I'm a perfect 10, whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10, whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see. Honey, I'm a perfect 10. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down. For a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. W tym momencie myślałem, że wyprzedzę kolegę, lecz niestety popełniłem błąd, że pojechałem szerszym łukiem. Popełniłem błąd i to kolosalny. Przydławiłem Pita i niestety udusił się. Lecz jak zobaczycie, popełniłem kolejny błąd, za szybko przyspieszył i niestety podcięło mnie. Straciłem kolejny raz C.
cenny czas. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. Musiałem naprostować klamkę. Jak i widzicie tutaj przykład odpalania 170. Zmarnowany cenny czas na odpalanie tego sprzętu. Jak na razie dalej trzecia pozycja. Tych dwóch kolegów zdublowałem. Sportowe zachowanie kolega mi puścił, za co bardzo mu dziękuję. Nie wiem, co się stało, naprawdę coś z gaźnikiem prawdopodobnie. Pit nagle po prostu tak jakby go przymuliło i zgasł. Bałem się, że niestety to byłby koniec mojego rejsu, mojego wyścigu. Jak widzicie, marnowany ogrom czasu na odpalanie 170. Lecz udało się w ostateczności odpalić i ruszamy dalej. Pogoń za drugim z listy.
tym momencie, jak mijałem psa, zauważyłem, że zaczynają mi gogle parować od potu. Z okrążenia na okrążenie coraz mniej widziałem, z minuty na minutę. Tak zaczynało podcinać i jak widzicie, niestety pierwszy mnie już zdublował. Jak też zobaczyć możecie, kolega chyba zapierdziela na kapciu. Jest on miejscowy, więc widać, że potrafi jeździć po tego typu terenie. Ja niestety nie ukrywam, że szło mi to bardzo ciężko. To już kolejne zaczynają się problemy z pitem. I niestety dobrze, że jest dźwięk wygłuszony. Nie wiem, co to się stało, po prostu pita mi przydławiło i nie zdążyłem wysprzęglić, co spowodowało, że niestety na odpalanie straciłem kolejny ogrom czasu. Jak widzieliście przed chwilą, bardzo dużo brakuje mi do drugiego. Zgubiłem kamerkę, zdążyłem jeszcze zrobić jedno okrążenie. Lecz to, że kamerkę zgubiłem, zauważyłem dopiero na linii mety. Ale na szczęście obsługa toru znalazła moją kamerkę, co w ostateczności, dzięki czemu w ostateczności wróciła do właściciela i możecie oglądać ten filmik, więc
to będzie na tyle z tego wyścigu. Widzimy się w następnym odcinku w Cegielni. Myślałem, że tutaj przeprowadzę wywiad, lecz niestety nie ma dźwięku z pierwszym i drugim na podium. Ale widzimy się w trzeciej edycji Enduro Pitbike. Ja się z wami żegnam. Na razie, do następnego. Trzymajcie się. Hej! My head is so high, low, high.